So you like to go to the Ajax stadium? Sometimes you have like tourists from everywhere around the world. They come and they ask about Ajax, and they what they don't know that they sometimes can go to the fan shop, and they have players as well walking around, and then they can have a signature. And then always what I do if I have like the clients in the car, I will always drive to the main entrance where the fan shop is, and then I make a picture for them as well. And yeah, and then we go to the city. Most of the time they go to the city or sometimes to the airport. But they're enjoying if they come for Ajax. Is this some kind of religion here? Yeah, for a lot of Amsterdam's people who live here, yeah, it is it's a religion for them. Yeah. Okay. Amsterdam loves everybody. Yeah. Everybody is welcome over here, definitely. I think small-sided football is going to be very popular and important for also 11-a-side football, because like the skills you will learn them on the streets, you know, and also the attitude of a street football player on the pitch is very valuable, because how talented you are doesn't mean you're going to be successful on the court, you know. So also pressure or people trash talking against you, the audience, and like this is our small stadium, you know, there's like 100, 200 people over here, and they just start yelling and people trash talk to you. So I think this is a good starting point for a football career. You know, the Ajax back in the 90s was like huge, and then it was a religion. Nowadays is a little less, but the real Amsterdam people or the real fanatics, yeah, it's still like a religion, yeah, definitely. And Ajax is, for me and I think most of the Dutch people, the Dutch football club, still. Wat vinden jullie van Milik? Laat ze de Milik zien. Hij valt een beetje. Hey, laat ze de Milik zien. Laatste tijd, maar hij heeft wel een goede. Hoezo? Hoezo laat ze de Milik zien? Maar Ajax zelf. I think he is a huge talent, and I think he can even improve more. They have a difficult season, so I think that is not an advantage of every player. So I think Ajax in general can do better, but him also, and he's still young. And for me, when he came, I was like, wow, this is a huge talent. So I think he can become very good. And probably this is like a station he's going to pass a couple of years, Ajax, and then go to an even bigger club. Zawsze coś słyszałem, gdzieś tam podpatrywałem na YouTube jakieś zwody, gdzieś tam Zlatana, Ronaldo, Thierry Henry'ego i starałem się od nich podpatrywać. Akurat widać, że tu dużą wagę do tego przywiązują, do techniki piłkarskiej. Naprawdę technika piłkarska w Ajaxie jest na dużym poziomie i to nawet nie mówię też tylko w seniorach, ale byłem ostatnio na treningu gdzieś tam 12-latków chyba, to widać od razu takie przyjęcia gdzieś tam ze zwodem. Naprawdę duża technika i fajnie, że od małego się tego tak naprawdę uczą. Wymagania wobec Ajaxu są duże, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w tym sezonie, jak tak patrzymy niekiedy na tych zawodników, ile oni mają lat i jakie doświadczenie, no to tak naprawdę w linii pomocy grają sami gdzieś tam 20-latkowie, 19-latkowie. Dlatego naprawdę ta drużyna jest bardzo młoda i jeszcze brakuje niekiedy tego doświadczenia, gdzie w tym najważniejszym momencie pomóc, tak, tym, bo wiadomo, traciliśmy niekiedy jakieś głupie punkty i uważam, że na pewno to doświadczenie, które daliby starsi zawodnicy, na pewno by pomogło, ale z drugiej strony też patrząc na to pod kątem przyszłości, no to może za rok to zaprezentuje i może za rok będziemy jeszcze lepszym zespołem.
ten początek nie za bardzo należał do nas. Zobaczymy, jak to będzie teraz wyglądać. Jeszcze wiadomo, dopiero początek sezonu, ale już trochę sobie pewne rzeczy zepsuliśmy, jeśli tak mogę powiedzieć, bo to mistrzostwo na pewno gdzieś tam uciekło nam trochę. No, a nie zmartwiłeś się, kiedy trener zmienił troszeczkę taktykę, wskoczył ten Singraven z Herenveen i zaczęli się grać bez napastnika tak naprawdę? No, czy nie wiem, czy to ze względu na niego, czy on przyszedł, czy to ze względu na to, że ja słabo wyglądałem, ale ciężko mi powiedzieć i odezwać się na ten temat, bo tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie wyglądać w następnych kolejkach. Na początku w tamtej rundzie też siedziałem chyba 4 czy 5 meczy nawet na ławce, a później już było tylko lepiej, dlatego zobaczymy. No, na pewno nie jestem szczęśliwy, że ostatnie dwa mecze przesiedziałem na ławce, ale zobaczymy, jak będzie wyglądać to w przyszłości. No, jak przychodziłem tutaj, to usłyszałem takie słowa, że co czwarty Holender to kibic Ajaxu. Co czwarty kibic ogólnie to kibic Ajaxu w Holandii, dlatego naprawdę jest ich bardzo dużo i sam widzę, bo gdzieś tam po tych moich portalach społecznościowych, jak się udzielałem, to zazwyczaj gdzieś tam Holendrzy i już tak naprawdę więcej ludzi się udziela gdzieś tam z Holandii na moich portalach niż z Polski. Okej, no właśnie, jesteśmy przy portalach społecznościowych, to ten. Warto pogorszyć temat Twittera, bo ostatnio tam cię widziałem, dostało troszeczkę. A, to mi jakbym jeszcze zwracał na to tak uwagę, to miałoby to na pewno więcej, większą można powiedzieć, jakby to nazwać... Bardziej by się tym przejmował. No dokładnie, gdybym się tym bardziej przejmował, to jakieś tam na pewno znaczenie by to miało. Tak naprawdę to jest dodatkowa rzecz. Robię to dla kibiców, jeśli komuś się to nie podoba, to nie musi mnie tam gdzieś obserwować i śledzić, dlatego to nie, jasne, problemów nie mam. Tak jak mówię, robię to dla ludzi, którzy chcą to oglądać, chcą gdzieś tam podpatrywać moje gdzieś tam życie, co mam na temat do powiedzenia, to niech to robią, niech mnie tam obserwują, ale jeśli ktoś uważa, że jednak robią to ludzie, którzy nie mają nic wspólnego ze mną, albo nie robię to ja, no to droga wolna, nie muszą tego obserwować, nie ma problemu. No właśnie, jak wrażenia ogólnie z Ligi Mistrzów, bo przypuszczam, że jak wychodziłeś, nie wiem, na przykład na Camp Nou, no to jednak musiałeś czuć spełnienie takich dziecięcych marzeń. No akurat tu idealnie trafiłeś, bo jak wchodziłem na Camp Nou, to jak byłem dzieckiem, to akurat kiedyś dwa razy pod rząd mi się śniło, że właśnie gram na Camp Nou i tak sobie powiedziałem na żarty, no tak marzyłem o tym, że kiedyś zagram na tym Camp Nou jednak. No po jakimś czasie się spełniło, dlatego naprawdę to było coś wspaniałego. Legii masz coś do udowodnienia, czy kompletnie tego tak nie rozpatrujesz? Wiem, że kibice tam w Warszawie też jakoś, no możecie, można powiedzieć eufemistycznie, nie uwielbiają. Nic nie mam do udowodnienia. Legii jedynej osobie, która mam coś do udowodnienia, to jestem ja sama. I zawsze chciałem sobie coś udowadniać, bo stawiam przed sobą cele, które chciałem spełniać, chciałem je realizować, ale czy komuś tam coś mam do udowodnienia, to nie. Staram się grać zawsze dla siebie i myślę, że zawsze mnie to napędzało, dlatego gdy to zmienię, to mam nadzieję, to wydaje mi się, że efekt był odwrotny, dlatego tak jak mówię, no gramy z Legią, polski klub, ale jakoś nie przywiązuję do tego większej wagi, że to jest Legia Warszawa i nie wiadomo, co trzeba z tym przeciwnikiem zrobić. No tak, pewnie tylko szkoda dla otoczki tego meczu, że to będzie miało raczej klimat sparingu, co? Bez kibiców na pustym stadionie przy Łazienkowskiej, no to zawsze się gra troszeczkę gorzej. No mam nadzieję, że w pierwszym meczu uzyskamy dobry rezultat i w rewanżu już nie będziemy się martwić, ale na pewno to też nie jest tak do końca, bo wszystko zależy od nas i tak naprawdę Legia też jest dobry zespół i w Polsce widzę, jak w Polsce zaczynają traktować ten już od dłuższego czasu w ogóle Ligę Europy, dlatego na pewno jest to na pierwszym miejscu i wiadomo, że Legia nawet w tym momencie nie wiem, czy rozpatruje w ogóle Mistrzostwo Polskie jako cel numer jeden, tylko wiadomo, że Liga Europy jest i jak się jest troszeczkę na odwrót, ale no na pewno ciężko mi to w tym momencie porównać. No zobaczymy, będziemy mądrzejsi po meczu i wiadomo, że Legia jest dobrym zespołem i zobaczymy. Coś powiedz? Ja śpiewam, ona zaczyna.